Dzień dobry wszystkim, albo dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku. Zbliżamy się do magicznej 50, ale zanim to nastąpi, dzisiejsi goście, czyli dr Patrycja Szachta i Łukasz Sieńczewski z Vita Immun z Poznania. Naprawdę dwójka super ludzi, bardzo, bardzo mądre, dwie głowy. Mam nadzieję, że odcinek będzie się Wam podobał, bo mówimy o naprawdę ciekawych rzeczach i takich chyba, o których na co dzień się nie słyszy, czyli zaglądamy, co tam burczy w naszych jelitach. A zanim to nastąpi, chwilka o naszych sponsorach. Na początek firma Manto. Kiedy Patrycja zobaczyła mnie w koszulce na szkoleniu, powiedziała, że wow, ale masz fajną koszulkę. Także nawet Patrycja Szachta, która nie ma nic wspólnego z firmą Manto, sportami walki, powiedziała, że koszulki Manto są naprawdę fajne. Także jeżeli potrzebujecie rekomendacji naukowej, to Patrycja Szachta ją daje. Zajrzyjcie na mantoshop.pl. Naprawdę fajne ciuchy, super wzory. W środowisku sportu walki firma znana. Mam nadzieję, że będzie znana również i poza tymi kręgami, bo naprawdę warto. Polska firma, naprawdę dobre kroje, dobra jakość. Fajnie się to nosi, nie kosztuje to bardzo, bardzo dużo. Także ja zachęcam mantoshop.pl. Odwiedźcie i może coś Wam wpadnie w oko. A drugi nasz partner to grupa szkoleniowa Maurich. Między innymi ci ludzie, z którymi dzisiaj rozmawiałem, wchodzą gdzieś w skład tej grupy szkoleniowej, też są częścią tego składu, który zebrał wokół siebie Kuba Maurich, i to jest właśnie chyba tak jedna z fajniejszych rzeczy, jeżeli wejdzie się w świat tych szkoleń, to już nawet poza samym Kubą, który ma oczywiście łeb jak sklep, poznaje się bardzo dużo fajnych osób. I to jest tak, jak ja miałem okazję poznać, nie wiem, czy Honoraty, czy Dawida Białowąsa, czy właśnie teraz Patrycję i Łukasza. Świat wiedzy, który się otwiera powolutku, jakby takimi małymi szufladkami, to jest chyba największy plus w ogóle uczestniczenia w tych szkoleniach. I tu naprawdę czapki z głów dla Kuby, że on w ogóle zbiera wokół siebie takich ludzi, czy rekomenduje innych, tak samo, tak jak nie wiem, Iwonę Wierzbicką. Mówi o nich bardzo dużo i jakby takie osoby jak ja, które nigdy o takich ludziach wcześniej nie słyszeli, czy tacy jak wy, którzy może wcześniej nie słyszeli, mają tą okazję i no, głowa się otwiera, wiedza się poszerza i to jest super. Także jeżeli ktoś ma ochotę rozpocząć swoją przygodę w tej tematyce, no to naprawdę zachęcam. Grupa szkoleniowa Maurich.com to jest idealne, myślę, miejsce, żeby te pierwsze szlify złapać. Także zachęcam, wejdźcie sobie na Maurich.com, wejdźcie w dział szkolenia, zajrzyjcie w terminarze, może Wam coś pasuje, może coś jest blisko Was albo w Waszym mieście. I zachęcam, zacznijcie sobie od pierwszych leveli niektórych szkoleń i powolutku, myślę, że to uzależnia, także myślę, że pójdziecie dalej. Dobra, rozgadałem się, a już teraz oddaję tutaj miejsce dr Patrycji Szachty, Patrycji Szachcie, chyba tak się odmienia, i Łukaszowi Sieńczewskiemu. Zapraszam. Zaczynamy kolejną grupę. Dzisiaj naprawdę moim zdaniem wyjątkowi goście. Patrycja Szachta i Łukasz Sieńczewski. Cześć. Z Vita Immun, tak, z Poznania. Słuchajcie, tak w ogóle na początku walnę totalną wazelinę, bo jesteśmy świeżo po szkoleniu. I muszę powiedzieć, że no, dawno nie byłem na czymś tak interesującym. Bardzo nam miło. Nie, naprawdę jest to... Gadaliśmy dużo o jelitach. I taka jedna rzecz, która w ogóle przede wszystkim, która mi przychodziła do głowy was słuchając, to zanim wejdziemy w szczegóły i trochę opowiecie o tych jelitach, to jak dużo z tego, co wy mówicie, jest w ogóle respektowane i świat lekarzy się tym interesuje? Więc powiem tobie tak, stosunkowo dużo z tego jest respektowane w takich, wiesz, stricte środowiskach, które się tym interesują, tak? Tych lekarzy, którzy rzeczywiście pracują z probiotykami w Stanach, w Niemczech, w krajach innych rozwiniętych, a w Polsce to niestety dopiero raczkuje, tak? I lekarze niestety nie mają pojęcia o tym, że to, o czym my mówimy, to jest żadna wiedza tajemna ani alternatywna, tylko są normalne badania naukowe do zastosowania u pacjenta w praktyce. Ale no, no okej, okay, no to jeżeli to jest tylko ten krąg gastro, jak to się nazywa dokładnie? Żeby... Gastroenterologów. O, gastroenterologów. To taki, wiesz, 5%. No właśnie, to jednak chyba główny problem to nie jest taki właśnie gastro super lekarz, tylko ten lekarz pierwszego kontaktu, tak, do którego przychodzi mama, nie wiem, z dzieckiem, bo to na tym etapie się najgorzej zaczyna i mówi, no nie wiem, co dokładnie pani dziecku jest, ale tu jest antybiotyk, proszę, będzie wszystko lepiej. No tak niestety jest.
To jest 99% wizyt lekarskich, tak? Mało który lekarz generalnie, jakikolwiek, jeżeli przejdziesz do niego z alergią, czy z depresją, tak? Czy z problemami skórnymi, zacznie leczyć swoje jelito. Będzie cię leczył objawowo, tak? Tymi metodami, które ma, a jelito jest gdzieś tam pomijane. Oni o tym nawet nie wiedzą, no powiedzmy sobie otwarcie. A czy w ogóle to, wiesz, jest jakaś, czy wyczuwacie teraz, no gdzieś tam ten jelito przeżywa renesans, powiedzmy sobie. Czy widzisz, że to w ogóle gdzieś, no nie wiem, wychodzi poza te kręgi, jakiś jest odzew, czy raczej spotykacie się z murem właśnie, że to jest wymysł i po prostu, wiecie, new age podejście. Wiesz co, z murem to my się może nie spotykamy, bo my jednak jesteśmy w miarę przygotowani, jak mówimy o tym jelicie, natomiast spotykamy się z takimi szeroko otwartymi oczyma, tak? Czy to są farmaceuci, słuchaj, którzy de facto mają pierwszy kontakt z pacjentem, czy to są lekarze, którzy powinni to wiedzieć. To jest absolutne zdziwienie bardzo często, tak? W ogóle jakie to jelito jest ważne, o mój Boże. Tak. Natomiast kto jest coraz bardziej świadomy? Pacjenci, my jesteśmy coraz bardziej świadomi, wiesz, chorujemy, mamy alergie, mamy te atopie, mamy te różnego rodzaju problemy zdrowotne. I jak ty widzisz, będąc pacjentem, że to, co ci lekarz daje, nie zawsze ci pomaga, no to szukasz sam. Tak? Także pacjenci wiedzą coraz więcej, ta wiedza gdzieś tam w świat idzie. Doktor Google robi to. Doktor Google rządzi. Tak, oni coś rządzi. Tam kojarzą, oni przychodzą i próbują gdzieś tam, nazywają to nietolerancję, alergię, gdzieś tam kombinują, a potem jednak oni mają większą wiedzę docelowo właśnie gdzieś tam z internetu i chcą się tylko upewnić, czy na pewno tak jest, bo wszyscy mówili im, że nie ma, ale oni już po tylu takich odpowiedziach nie ma, w pewnym momencie stwierdzają, że no muszą spróbować, tak? Muszą się przekonać i rzeczywiście kombinują, jak to można połączyć to jelito ze swoimi jakimiś problemami. Pomimo tego, że lekarz mówi, że to nic. To myślicie, że teraz cała ta taka, no czasami głupia moda na rzeczy bezglutenowe na przykład. Jakby takim efektem ubocznym, pozytywnym jest to, że ludzie faktycznie w ogóle zaczynają interesować się, o co w ogóle chodzi z tą alergią, o co chodzi z tym glutenem. Oczywiście wiesz, teraz ten kłosek przekreślony jest na wszystkim, od płatków kukurydzianych po chipsy. Ale gdzieś tam jednak mimo wszystko to prowokuje taką sytuację, że to się mówi, o co tu chodzi, co to jest w ogóle, po co ten gluten? I gdzieś, okej, to wiadomo, odsiewając całą tą papkę, kurczę, propagandową, gdzieś jednak pojawia się ten aspekt, że ktoś zaczyna w ogóle o tym myśleć, nawet właśnie może nawet głupi lekarze, tak? Mhm. To się różnie tak kończy, powiem. Bo u niektórych to się kończy na tym, że oni wybierają półkę zdrowa żywność w sklepie i oni stwierdzają, że kupią wszystko, co jest ze skłosem właśnie bezglutenowym, na tym się kończy. I niejednokrotnie jest gorzej jeszcze u tych osób, które tak się żywią potem na takim sterylizowanym paczkowym jedzeniu, ale są ci bardziej świadomi, którzy rzeczywiście usłyszą, ale zweryfikują, poczytają, trafią na nas, oni chcą się dowiedzieć więcej. I wtedy tego typu, jeżeli ta moda skończy się czymś takim, to moim zdaniem jest jak najbardziej okej. Okay. Ale jeżeli kończy się tylko na tym, że bierzemy coś, co ma przekreślony kłos, jemy soję, no to może niekoniecznie wtedy, nie? Więc to tak zależy, kto na tą modę trafi i co z nią zrobi później. To też taka rzecz, zanim zaraz zapytam was, żebyście tak trochę wykładem pojechali może odrobinę, ale jedna rzecz, która też mnie kurczę niesamowicie fascynuje, że gdzieś o tych jelitach mówiło się przez, z tego co też tu mówiliście na wykładzie, całą historię naszego świata. Te jelita gdzieś krążyły, Hipokrates i inni wielcy, mądrzy ludzie z czasów, nie wiem, starożytnych, wiedzieli, że coś w tych jelitach jest, że tam to wszystko się kumuluje, z tego wszystko wynika, o to trzeba dbać. I dlaczego naprawdę jakoś współczesna medycyna weszła, powiedziała, słuchajcie, nie, chrzanić to w ogóle, odsiewamy, antybiotyki i bakterie są złe. Jak to się, jaki był taki dziwny moment, z czego to wynikało, że w ogóle jakby wiesz, tak zapadła jakaś żelazna kurtyna, gruba kreska, że nagle... Że jelita są nieważne. Że jelita są nagle nieważne, no bo to też nie jest jakiś mały organ, wiesz, kurczę, mały palec u nogi, tylko to jest połowa naszego brzucha, że tak powiem, nie? No i słuchaj, wpływ na cały organizm. No właśnie to jest generalnie taka sytuacja, że my myślimy o tych jelitach i myślimy sobie tak, dobra, jelita, coś tam mamy w tym brzuchu, to trawi, okej, jest nam coś potrzebne burczy. Do czegoś. Burczy, jest takie, wiesz, no czasami krępujące. Tak. Dokładnie, jest takie krępujące, no ale generalnie w ogóle nie myślimy, że te jelita jeszcze po coś nam są. I de facto rzeczywiście, tak jak mówiliśmy, wiesz, w starożytności te jelita były pielęgnowane, dopieszczane i widziano w nich, wiesz, źródło zdrowia, źródło choroby, a my sobie wynaleźliśmy antybiotyki w pewnym momencie. Różnego rodzaju inne leczenie, farmaceutyki. My jesteśmy absolutnie za leczeniem tradycyjnym, tak? Natomiast no, chcemy widzieć coś poza tym. I de facto człowiek uważał, że wszystko może, tak? Że wszystko może wyleczyć, bo te antybiotyki są, bo te inne leki są. I o tym jelicie się zapomniało, tak? No i jelito się upomniało o swoje prawa, mówiąc nieładnie, po tych 100 latach terapii, kiedy teraz wiemy, że zubożenie tego jelita, to, że my to jelito uszkadzamy, tak? Całym życiem, tym stresem psychicznym, fizycznym, tymi lekami, tą żywnością właśnie wysoko przetworzoną, sprawia, że jeżeli się chcemy leczyć od przyczyn choroby, no to musimy do tego jelita wrócić. A to było, aż myślisz, 100 lat? Bo to chyba już tak, od kiedy byś wyznaczyła tą granicę, wiesz? Że jelito przeżywa renesans? Tak, tak.
Znaczy powiem tak, 100 lat temu plus minus o jelicie zapomnieliśmy, tak? Natomiast ile jelito przeżywa renesans? Powiedziałabym, że tak naprawdę zaczęto się ponownie interesować jelitem w aspekcie probiotykoterapii, tak? Tych probiotyków, żeby odbudować florę jelitową po latach 1990 plus minus, tak? Przynajmniej w Stanach. Do nas to dopiero wchodzi. My jesteśmy w Polsce na początku drogi. To jest w ogóle fascynujące, też lista rzeczy, które są jeszcze w Polsce niedostępne, tak przy okazji z tego, co wymienialiście. Straszne. Okej, ale teraz... 90%. 90%, dokładnie. Najważniejsze pytanie. W ogóle dlaczego o tym jelicie powinniśmy rozmawiać? Dlaczego to jest tak ważny organ i co się w nim dzieje i dlaczego postawię taką tezę na początku, którą możecie się w sobie wspólnie odnieść, że to w ogóle powinna być podstawa każdego dietetyka, tak? I od tego powinno się wyjść, bo z tego, co powiedziałeś chyba ty, Łukasz, nie pamiętam dokładnie, albo może ty, Patrycja, że w ogóle stosowanie jakichkolwiek suplementów i diety bez takiej bazy w ogóle spojrzenia w to jelito na jakimkolwiek poziomie, to w ogóle nie ma sensu, bo to zawsze powoduje jakieś błędy. No nigdy leczenie objawowe chyba nie będzie tym docelem, nie do czego zmierzamy. No powinniśmy zająć się tymi podstawami, no wiadomo, że no... Jelito przede wszystkim to jest, tak jak mówiliśmy zresztą, jedyne miejsce kontaktu środowiska zewnętrznego z naszym środowiskiem wewnętrznym, tak? No więc no, skoro to ma tak poważną rolę kontaktu, no to siłą rzeczy musi gdzieś być ważne, tak? Jako jedyne miejsce. No a propos suplementacji, no to jeżeli, no tak jak mówiłem, no nieobjawowo od spodu zaczynamy, czy od przyczyny. Sprawdzamy, czego pacjent, słuchajcie, nie ma de facto, żeby mu uzupełnić coś w sposób celowany, a nie walimy wszystkim, tak, bo może coś pomoże. Znaczy generalnie jelito, słuchajcie, samo jelito jak jelito. Jelito jest ważne, super. W jelicie tak naprawdę mamy 3/4 naszej odporności, tak? 3/4 komórek układu immunologicznego, ale bardzo ważne są te nasze bakterie jelitowe, ta sławna mikroflora, tak, czy mikrobiota. I my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, na ile procesów ona życiowych wpływa, tak? Czyli przede wszystkim nasza odporność zależy od tego, jak skolonizowane są nasze jelita, tak? Te bakterie jelitowe trenują nasz układ odpornościowy, żeby on pracował po prostu dobrze. A załamanie układu odpornościowego może iść w kierunku alergii, może iść w kierunku autoagresji. A tego mamy teraz wysyp, tak? Co drugi pacjent ma alergię, co drugi ma autoagresję. Zatrzymam cię. Jak to, bo myślę, że wiele osób słyszy o tym, okej, okay, tak. Przyjmuje to do wiadomości, ale jak to się dzieje, że to, co się przetrawia w naszym jelicie, wpływa na nasz układ odpornościowy? Bo to wiele osób może nie rozumieć tej zależności. To chyba też właśnie problem z glutenem jest na przykład taki, że ludzie nie wiedzą w ogóle, nie mogą sobie wyobrazić, jak te kosmiki jelitowe tam sobie znikają i co tam, jak to się dalej dzieje. Dlaczego na przykład to, że nasze jelito nie działa, nagle stajemy się, powiedzmy sobie, nie wiem, mamy depresję. Wiesz, bo to są takie szerokie tematy. No bo nie, ale to jest takie dosyć kluczowe pytanie, bo wiele osób to słyszy, ty mówi, dobra, tam zjem coś złego, czy tam, nie wiem, wezmę antybiotyk i nagle co, mam depresję? W ogóle no wiesz, jak tak rzeczy to się później tak może być. Okej, no, tylko jak działa ten mechanizm? Jakbyś tak mogła naprawdę trochę tak, wiesz, nie to, żeby walnąć wielki wykład, ale wytłumaczyć to tak, kurczę. Dobra, to jedziemy prosto tak, jak się da. Jasne. Czyli tak, 3/4 odporności jest w brzuchu, tak? Odporność, słuchajcie, to są te komórki, które zapewniają wam to, że nie chorujecie albo chorujecie, że tak powiem, rzadziej. I prawidłowo funkcjonująca odporność zapewnia nam też to, że mamy mniejsze ryzyko autoagresji, mniejsze ryzyko alergii. A mamy je wówczas, kiedy nasze bakterie jelitowe dobrze ten układ immunologiczny wyszkolą. Jak mamy, słuchajcie, dysbiozę, bo wzięliśmy antybiotyk, tak, bo się stresujemy, bo przebyliśmy jakieś choroby, no to ten układ immunologiczny tak trochę jest pozostawiony sam sobie, nikt go nie trenuje, nikt go nie szkoli i te komórki sobie myślą tak, a może w takim razie zamiast atakować bakterie czy wirusy, zaatakuje sobie pokarm, tak, no i macie te wszystkie nietolerancje glutenu i innych pokarmów. Gorzej, jeżeli on sobie pomyśli, to może zaatakuje komórki własnego organizmu, tak, i w tym momencie może się rozwinąć choroba z autoagresji, jakieś, nie wiem, Hashimoto, RZS, tak, nieswoiste choroby zapalne jelit. Czyli raz, że dba o naszą immunologię, tak, o to, żeby te wszystkie komórki tkanki pracowały prawidłowo. Dwa, że w jelicie wytwarzane są witaminy, słuchajcie, które odżywiają cały nasz organizm. Łukasz, chcesz dodać o witaminach? Z grupy B, z grupy K. Tak, no jeżeli chodzi o te witaminy z grupy B czy K, no to moim zdaniem, dopóki nie uregulujemy tej mikroflory jelitowej, tak, która jest odpowiedzialna za wytwarzanie, to nie powinniśmy zaczynać od suplementacji tymi, nie? Zadbamy sobie jelito i wtedy ewentualnie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy jest trochę lepiej, czy nie. No bo tak jak już tu mówiłeś, nadużywanie suplementów objawowo, tak? Dostarczymy z zewnątrz, ale co z tego, skoro nie zabraliśmy się za to, co tą witaminy B czy K będzie produkowało, tak? W naszym jelicie. Naturalnie, to chyba lepiej zacząć od tej strony, prawda? I ewentualnie wtedy wspomóc się suplementacją zewnętrzną. Nie jestem jej przeciwnikiem, tylko no nie jako podstawa i nie na start. No, znaczy generalnie, jeżeli możemy sobie zrobić taką fabrykę witamin w jelicie, to po co my je suplementujemy, tak? W postaci, nie wiem, czy suplementów, czy produktów spożywczych. To jest kolejna sprawa. Trzecia sprawa, nasze bakterie w naszym jelicie dbają o naszą perystaltykę, tak? Czyli jeżeli mamy pacjenta z zaparciami, słuchajcie, z biegunkami,
pacjentami, gdzie ten pacjent myśli, że dobra, no tak mam, tak musi być, tak? Moja mama też tak miała, moja babcia też tak miała. To nie jest takie proste, to szukamy w jelicie, co się dzieje z tymi bakteriami. Jak mamy dobre bakterie, to jelito powinno prawidłowo funkcjonować, tak? No i generalnie to jest oblik. Co jeszcze? Enzymy trawienne. Trawimy dobrze również dlatego, że mamy te nasze enzymy pochodzące od bakterii jelitowych, tak? Także tutaj wchodzi kolejny etap trawienia. Co tam jeszcze, Łukasz, możemy dodać do tych naszych bakterii jelitowych? Co jeszcze będą robiły? Bakterie jelitowe, słuchajcie, dobra, dalej. W jelitach mamy mózg, tak? Tak zwany drugi mózg, czyli nerw błędny. Mówiąc tak prosto, jak mamy dobre bakterie, to de facto powinno się to przekładać na to, że sobie lepiej radzimy ze stresem, tak? Że ten nasz układ ośrodkowy, układ nerwowy jednak otrzymuje dobre sygnały i no powiedzmy sobie, bardzo upraszczając, mamy dobry nastrój, tak? Często my obserwujemy, że zaburzenie flory jelitowej prowadzi do tego, że ten nasz układ, ośrodkowy układ nerwowy jest poddawany działaniu czynników toksycznych wytwarzanych w jelicie. No i siłą rzeczy zarówno gorzej reagujemy na stres, jak i też pogarsza się nasz nastrój, tak? Także jelito drugi mózg. No głównie mówi się właśnie, że serotonina, tak? Mhm. To jest miejsce, które pochodzi przede wszystkim z jelit, mhm. tak? Więc mhm. nawet ten no już przesławny syndrom szczęścia, nie syndrom, motylki tylko w brzuchu. Tak, hormon szczęścia powstaje właśnie w jelitach. Mhm. No powstaje. Potwierdzasz, to się cieszę. Się ukryć. 90% około z tego, co pamiętam, prawda, Łukasz? No około, no 70-90 różnie podają. No, także słuchajcie, jeżeli chcemy być szczęśliwi, to zdrowe jelita to jest podstawa, tak? I tyle w temacie. No okej, okay, a z waszego doświadczenia, aktualnie, przeciętny Kowalski, czy w ogóle, może nawet inaczej, ile osób spotykacie aktualnie na swojej drodze, którzy mają w ogóle zdrowe jelita i czy to jest aktualnie, omijając nawet antybiotyki, ktoś nie brał antybiotyków całe swoje życie, czy jest to, czy są przypadki, że można mieć aktualnie z naszym jedzeniem, z tym, co jest w sklepach, czy w ogóle można mieć zdrowe jelita? To znaczy to może ja odpowiem, bo ja często się spotykam z tą mikroflorą jednak jelitową najczęściej. To znaczy powiem tak, jak widzę dobry wynik, tak, jelit, dobre jelito, to jestem bardzo zaskoczona i wołam kolegów wtedy, żeby im pokazać, tak. Wie, Łukasz, zobacz, jaki dobry wynik, tak, czy do moich koleżanek generalnie. Natomiast rzadko się to zdarza. Rzadko się to zdarza i to są rzeczywiście nawet ludzie, którzy nie mieli antybiotyków, ludzie, którzy chcą sobie to jelito prześwietlić tak czysto profilaktycznie. Te zaburzenia są i są bardzo mocne, tak, no, ale to jest to, co my jemy, to jest to, że my nadużywamy różnego rodzaju substancji aktywnych, to, że my się stresujemy bardzo mocno, choroby, które przebyliśmy. Słuchajcie, my tylko patrzymy na antybiotyki, trochę bez sensu, bo są też inne leki, które wpływają na florę jelitową fatalnie, na te nasze jelita niszcząco. To są na przykład inhibitory pompy protonowej, tak? Czyli tak zwane sławne PPI. Idziemy do apteki, mamy zgagę, kupujemy sobie to, co jest dostępne bez recepty. No i jelito generalnie po 4 miesiącach brania w dziurach, że tak mówię nieładnie. To są, słuchajcie, niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli te po prostu leki przeciwbólowe typu ibuprofen. No nie myślimy o tym, że to generalnie niszczy nam jelito, tak, na co dzień. Bierzemy, bo nas boli, bierzemy, mamy zgagę, no i później się pojawiają problemy, tak, po kilku miesiącach stosowania. No ale wiesz, jest dużo ludzi, którzy pewnie żyją sobie całe życie z takimi rozwalonymi jelitami, no i generalnie nic im nie jest. Tak, znaczy, będę adwokatem diabła, nie? Którzy, no wiesz, nie mają szczególnych alergii, nie cierpią na nic, wiesz, mają, okej, okay, może małego brzuszka, ale... Czyli chyba nawet nie wiedzą, że coś się dzieje, okay, wiesz, bo zazwyczaj jest tak, że nawet osoby, które przychodzą rzeczywiście tylko profilaktycznie, no tak, bo tak chciałbym sobie sprawdzić, to potem jednak raportują, że jest znacznie lepiej i że nawet nie wiedzieli, że to, z czym codziennie... Że czują się źle. Tak, oni nie wiedzieli, że czują się źle. Dopiero potem, jak się poczuli dobrze, to byli w stanie zidentyfikować, co było tym złym na co dzień na przykład. A z drugiej strony, zobaczcie, bo to nie jest tak, że przeciętny Kowalski sobie chodzi i jest zdrowy. Zobaczcie, ile mamy nowotworów, tak? Jak rosną częstości występowania poszczególnych nowotworów, chorób z autoagresji właśnie, alergii u dzieci, atopii, tak? Trądzik, inne problemy skórne, zespołu chronicznego zmęczenia, depresja, no przecież to jest wysyp, tak? Czyli przeciętny Kowalski sobie chodzi z tym średniej jakości jelitem przez lata, a później się niestety wszystko kładzie, tak? I rozwija się ponoobjawowa choroba. I co jest smutne, to że nawet wówczas nikt na te jelita nie patrzy, tylko leczymy się objawowo, tak? Jest nowotwór, leki przeciwnowotworowe, super, one muszą być integralną częścią terapii, tak? Ale zerknijmy też, co w tych jelitach pacjenta się stało. Zacznijmy leczyć od przyczyn. No? Mhm. Ale właśnie to też zahaczyłaś przez moment dzieci, bo to też jest chyba nowy właśnie problem. Coś, no nie, dzieci to nie jest nigdy problem. Coś, co dopiero się pojawia, tak? Czyli że te choroby, nawet na te choroby chyba, sięgają już od
praktycznie od najmłodszych dni. I to jest chyba coś, takie wyzwanie, które powoduje, że może te elity przeżywają renesans właśnie, bo... Bo rodzice szukają generalnie, tak? Coraz młodsze dzieci, słuchajcie, nam jest trudno znaleźć dzieciaka, który nie ma alergii, tak na dobrą sprawę, tak? Do nas trafia mnóstwo dzieci i co drugim alergię. A jeżeli już raportuje, że nie ma alergii, to my go dokładnie oglądamy, bo może rodzice nie wiedzą, że to jest alergia. Jeżeli rzeczywiście jej nie ma, to naprawdę jest święto, tak? A z czego to wynika, że dziecko ma alergię? Tak młody. Kiedy on się mógł tym zarazić? W ogóle, wiesz... No, wiem o co chodzi. W cudzysłowie bierzemy. Dobra, czyli teraz tak, jeżeli mama i tata mieli alergię, to dzieciak też ma duże ryzyko wystąpienia alergii, tak? I jeżeli w ogóle mamy, słuchajcie, w planach prokreację, a z tą alergią u nas kiepsko, to my patrzymy najpierw w swoje jelita. Rodzice patrzą, jakie mają jelita. Mama i tata? Mama i tata, chociaż tutaj mama ma większą rolę do odegrania. Ponieważ, słuchajcie, naprawdę można wdrożyć probiotyki już w trakcie ciąży karmienia, które zmniejszą ryzyko tej alergii, wystąpienia tej alergii u dzieciaczka. Także częściowo ta alergia jest genetyczna, tak? My żyjemy w zbyt jałowym środowisku, nasz układ immunologiczny, czyli ta odporność oszalała i zaczyna reagować na pokarmy i na wziewy. To jest alergia, tak? To jest cena, którą płacimy za cywilizację, po prostu za rozwój, tak? Za zurbanizowanie, no tego już nie możemy cofnąć, tak? Ale możemy złagodzić, możemy działać profilaktycznie. Druga natomiast przyczyna alergii to jest to właśnie rozszczelnienie jelita, to co jemy, tak? Ten rosnący odsetek cesarskich cięć, tak? Mamy, które nie karmią piersią, to wszystko wpływa na to, że dziecko ma większe ryzyko wystąpienia takich zmian alergicznych i o tym się powinno coraz głośniej mówić, tak? Mhm. I to czyli taka, który byłby idealny moment dla właśnie, tak, że zaczniemy o tych mamach w ciąży. Ojej. Powiedzmy sobie, no okej. Na którym etapie zaczynamy leczyć? Dokładnie. Jak poznajemy mężczyznę naszego życia i chcemy mieć z nim dziecko, zaczynamy, słuchajcie, uzupełniać jelita, jeżeli chodzi o panie, tak? A tak mówiąc całkowicie poważnie, to rzeczywiście rozpoczęcie ciąży to jest tym ostatnim momentem, żeby sobie tą florę jelitową wyrównać, tak? Uzupełnić florę, jakby nie było pochwy, ponieważ dziecko powinno się tą pochwą de facto wydostawać na świat i wtedy rzeczywiście mamy prawdopodobieństwo przekazania dobrej flory jelitowej, dobrych bakterii do jelita dziecka i zmniejszenia u niego ryzyka alergii. Ale teraz czy ta flora będzie przekazana też przez, nie wiem, pępowinę, że tak powiem, czy to tylko kanał rodny? No najlepiej, żeby to był kanał rodny, słuchajcie, to tak największe prawdopodobieństwo, że nam się uda przekazać, tak? Nie, przez kanał rodny przekazujemy, z tego też względu dzieci, które są rodzone cesarskim cięciem, mają de facto gorzej, tak, siłą rzeczy, no bo ten kanał rodny ich omija. Ominęły kanał rodny, słuchajcie. I niestety te pierwsze bakterie, które wchodzą do jelita dziecka, to są bakterie szpitalne, tak? Z rąk lekarza, czy z fartuchów, czy z inkubatora. I takie dzieci niestety, jak to wykazują zresztą badania, są bardziej predysponowane właśnie do alergii, słuchajcie, do różnego rodzaju chorób cywilizacyjnych, do atopii, tak? A później do chorób z autoagresji włącznie. Czyli rodzimy przez kanał rodny, mówiąc tak ładnie, a następnie karmimy piersią, tak? Ale czy świadomość na porodówkach na przykład o czymś takim jest w Polsce? Czy w ogóle to się, czy to się gdzieś przebija, przekuwa? Czy a, teraz, a teraz politycznie poprawnie mam mówić, czy prawda? Prawda, nie, no naprawdę, bo to wiesz, okay, bo to też, ja się zastanawiam jak na taką reakcją, kiedy na przykład przychodzi taka mama, która będzie miała cesarkę i mówi, słuchaj, wiesz co, no ja bym chciała mieć wsadzoną gazę w pochwę. No są takie doniesienia, tak. I chciałabym, żeby te wszystkie bakterie, które mam w swoim organizmie, były przekazane na dziecko. I teraz zastanawiam się po prostu, czy w ogóle taka, wiesz, taki stan wiedzy, jakkolwiek, nawet powiedzmy sobie w klinikach specjalizujących się w porodach. Czy to w ogóle ktoś na to spojrzy, powie, pani w ogóle wyjeżdżaj z tego szpitala, bo jesteś po prostu, wiesz, heretyczką? Czy ktoś może powiedzieć, aha, to jest ta pani, która sobie życzy przekazania flory bakteryjnej, tak. Nie, no to wiem, jaka jest odpowiedź, tak? Pani wyjeżdżaj stąd, bo jesteś heretyczką. Naprawdę no. Nie ma... Znaczy generalnie są lekarze, którzy są... Nie mogę to uwierzyć, szczerze. Słuchajcie, naprawdę, są lekarze, którzy są świadomi i tutaj odczarujmy sobie tą medycynę. Są lekarze, którzy wiedzą, tak, że probiotyki są ważne, że jak dziecko było rodzone cesarskim cięciem, to od razu ten probiotyk dajemy, tak? Czy chociaż jeżeli był poród cesarskim cięciem, to już abstrahując od tej gazy, która jest stosunkowo nowym rozwiązaniem, które może opiszemy, chociaż kładziemy to dziecko na mamę, tak? Nie kąpiemy go od razu, nie ubieramy w kaftaniki, dajemy mu czas na kolonizację od tej mamy, tak? Od tej skóry mamy. Natomiast ta świadomość jest bardzo niska. Ona jest za niska. My też mamy wykłady dla lekarzy, pielęgniarek, położnych. No i widzimy, że w grupie 30-osobowej może dwie osoby wiedzą i się interesują tym, o czym my mówimy. Dla reszty to jest całkowite nowum, tak? Tak mówiąc sobie otwarcie. Niepoprawnie politycznie. To jest, ale czy w ogóle ten kierunek opiera przed tym, że środowisko lekarzy, które powiedzmy sobie dziś są nie wiem, awangardą tego, wszystko próbują coś wprowadzać, nowe rzeczy, czy w ogóle ze środowiska lekarskiego jest chęć jakby uświadomiania samych, nie wiem, właśnie położnych czy lekarzy, tak? Czy to w ogóle gdzieś przebija, czy to są tylko indywidualna sprawa każdego lekarza położnego, że on się zainteresuje po prostu? I że nie ma odgórnego, powiedzmy, nie, no może nie z ministerstwa, ale nawet czemu nie z ministerstwa, jakiegoś projektu, żeby w ogóle, no nie wiem, mówić o tym.
Znaczy powiem tak, zainteresowanie tą mikroflorą jelitową, jej znaczenie w zdrowiu jest coraz większe, bo to też nie możemy mówić tak, że lekarze to jest ciemna masa, nikt nic nie wie. Są wybitni lekarze, którzy widzą to dziecko nie tylko w momencie odebrania porodu, ale też później, tak? Mm-hmm. Jak to będzie wpływało na jego późniejsze zdrowie. I oni de facto działają w tym temacie i o tym się mówi coraz więcej, tak? O tym się pisze coraz więcej, ale to nadal są takie troszkę kręgi medycyny klinicznej, czyli tych szpitali typowo klinicznych, ewentualnie medycyny gdzieś tam można powiedzieć alternatywnej, lekarzy takich bardziej świadomych, ale też największe gro pacjentów trafia do takich no, przeciętnych szpitali, gdzie lekarz nie ma czasu myśleć o tym, czy on ma podać probiotyk czy gazę dopochwowo, tak, żeby dziecko skolonizować, tak. Bo on ma 15 porodów tego dnia i on musi to wszystko ogarnąć, tak? Po prostu. I to jest niestety problem głębszy. Mhm. Okej, okay, no to jak w taki sposób, jakie byłyby pierwsze kroki dla, dla przeciętnego Kowalskiego czy Kowalskiej? Tak. Co zrobić w ogóle, żeby, nie wiem, sobie to uświadomić, w jakim stanie jesteśmy? Bo zakładamy, że każdy ma problem. Możemy to chyba śmiało założyć, bo każdy... Większość z nas na pewno. Prawie każdy. Prawie każdy w życiu pewnie miał antybiotyk. I to też może, bo to też często Kuba Maurycz o tym mówi, że przynajmniej jak już raz w życiu ktoś miał antybiotyk, to znaczy, że jego flora bakteryjna nigdy w życiu już nie wróci do normy. Czy to jest prawda, czy nie? No. Nie. Nie. Generalnie, słuchajcie, bo rzeczywiście poruszaliśmy to na szkoleniu, że jak mamy świadomego lekarza, idziemy, dostajemy antybiotyk, to ten świadomy nam da probiotyk i mówi tak, proszę brać ten probiotyk tak długo, jak pani bierze, czy pan bierze antybiotyk i będzie okej. Okay. Świadomy lekarz to też jest, załóżmy, jest... Nie jest łatwa sprawa. No nie jest łatwa sprawa, bo są tacy lekarze, którzy mówią, no nie, tam żadnych probiotyków pani nie potrzebuje, to jest jakiś wymysł. Weź sobie pani kiszonkę zamiast tego, tak? Na przykład my jesteśmy za kiszonkami oczywiście, ale nie jako za probiotykami, tak? Mhm. Natomiast myśmy sobie pokazywali na szkoleniu, że jak bierzemy na przykład określony antybiotyk, powiedzmy sobie taki augmentin, popularny bardzo, to ta flora jelitowa jest zmieniona na okres przynajmniej 6 miesięcy, tak? Przynajmniej, bo tak długo trwały badania, nie wiemy co było później, tak? Ja zakładam, że nadal jest zaburzona. A na przykład terapia, jeżeli chcemy usunąć Helicobacter pylori, czyli leczymy tą chorobę wrzodową, no to jest przynajmniej 4 lata. Tak? Te zmiany są odwracalne bardzo powoli, tak? Także to nie jest kwestia 2 tygodni, czy całe życie, może tak być, tak? Że całe życie po antybiotyku mamy zmienioną florę, na pewno ta probiotykoterapia powinna trwać nie krócej niż kilka miesięcy. Okej, okay, ale absolutnie. Teraz, czyli te 4 lata to będzie w momencie, kiedy będziemy sobie brali te probiotyki i się o to jakby mocno starali. I czy teraz w takim etapie, te 4 lata to jest absurdalnym jakby czasem. Tak. Musimy dbać o dietę. Nie możemy pić alkoholu, nie możemy, nie wiem... Ale dramatycznie. No nie, bo tak pozorom... Z założenia, że nie. Tylko to czy... jest nierealne raczej, co? No właśnie, no dzień dobry. Dieta... Nie, no bo dieta na alkohol, nie? Nie, słuchajcie, dobra, te badania były robione na ludziach, którzy przede wszystkim nie brali probiotyku, tak? Mhm. Czyli oni mają zmienioną florę przez tyle lat, bo nie brali probiotyku, czyli jak wejdziemy z kopyta, tak, z dobrym, ostrym probiotykiem wieloszczepowym i będziemy go brali przez kilka miesięcy, jest szansa, że wrócimy, tak, do punktu wyjścia, czy tam się chociaż zbliżymy. A dwa, co my się tak boimy brać tych probiotyków? Bierzemy witaminę C, bierzemy, łykamy suplementy. Ja nie widzę powodu, dla którego probiotyk nie miałby być częścią codziennej naszej diety, tak? Bierzemy, jemy śniadanie, łykamy probiotyk. Jako podstawowy suplement. No. Podstawowy numer jeden. A jeżeli chodzi o dietę i alkohol, to tam głos Łukaszowi, bo on się lepiej na tym zna. To w ogóle to jest takie bardzo polskie, że jak pojawia się ten temat 4 lata bez alkoholu, to znaczy, że panie! Niech mi to jelito cieknie! Już. A niech cieknie, Wiesz co, no wymienialiśmy sobie, jakie czynniki będą na to wpływały. No i rzeczywiście no, przy tej regeneracji będziemy starali się usuwać wszystkie czynniki, no ale no tak, no nie możemy powiedzieć tak, że na 100% macie nie pić, no bo tak czy siak, no umówmy się. Bo się nie da. Bo się nie da, tak? I tak, tak będzie. Więc wiadomo, no dieta to jest czynnik, który będzie tam ograniczał stan zapalny. No najlepiej jakbyśmy wiedzieli konkretnie, co nam szkodzi, tak? No bo możemy eliminować w ciemno, ale najlepiej jakbyśmy się dowiedzieli jakimś tam testem może, tak? Co nam konkretnie szkodzi. Eliminujemy, no teraz kwestia, czy u wszystkich, czy nie. Myślę, że gluten i moim zdaniem oczywiście, mówię, nabiał warto byłoby przy takiej rzeczywiście regeneracji śluzówki jelita, prebiotyki, które wzbudzają wiele kontrowersji, co też sobie zresztą próbowaliśmy troszeczkę odczarować te prebiotyki i nawet jeżeli mamy ta nasza mikroflora jest niezaciekawa, tak, czyli mamy przerost tych bakterii patogennych, to śmiało możemy te prebiotyki włączać od początku już, tak? Nie ma najmniejszego problemu, one się nie namnożą na prebiotyku, tylko osiągniemy powiedzmy, same... Powiedzmy, co to jest prebiotyk może. Prebiotyk? W ogóle. Dobra. Możemy w kontekście probiotyku? Możemy uznać za pożywkę dla probiotyków, tak? Czyli to najbardziej popularne, myślę, że to będzie len, to będzie inulina, babka płeśnik, skrobie oporna chyba jest tym, moim zdaniem, takim najciekawszym, najmniej powoduje problemów. Mm-hmm. No więc to jako taki element, moim zdaniem,
obowiązkowe do całej probiotykoterapii, a dieta no, musi być ekstremalnie indywidualnie to ułożone, nie? No bo to też nie można powiedzieć, że u każdego będziemy eliminowali nabiał, u każdego będziemy eliminowali rzodkiewkę, tak? No tak aż nie, śmiało nie możemy podejść, ale myślę, że ten alkohol i używki warto byłoby... Znaczy, co chcemy powiedzieć, to to, że my jesteśmy zwolennikami diagnozowania, tak? Mhm. Czyli najpierw sprawdzamy, co u tego pacjenta w jelitach jest i na podstawie tego, co nam wyjdzie, jakie bakterie, czy są grzyby, czy nie ma, leczymy, wdrażamy probiotyk, tak? Chcemy też powiedzieć, że najpierw, zanim wdrożymy pacjentowi dietę, badamy mu nietolerancję IgA, IgG zależne i sprawdzamy, czy on w ogóle jest na coś uczulony, na co konkretnie, bo taka eliminacja glutenu z diety i mleka to nie zawsze dobrze się kończy, bo nie zawsze de facto nas to uczula, aczkolwiek są to rzeczywiście produkty, bez których uważamy, że można żyć, tak? Można, akurat naprawdę bez tych dwóch grup można. No właśnie, ale teraz pytanie, bo to też często teraz podnoszone jest hasło na fali walki z glutenem, tak, że to jest w ogóle mit, że ktoś nie jest, nie ma celiaki, to po prostu powinien sobie podarować, może jeść, nic mu to nie szkodzi, bo to nawet widziałem ostatnio, TVN24 wypuścił ogromny materiał na ten temat, także się zdziwiłem. Oczywiście krytykując to, że to jest moda i to jest lobby antyglutenowe, też nie wiem, czy to jest coś takie jak lobby antyglutenowe, bardziej wydaje mi się, że to lobby glutenowe popuszcza takie filmy, ale... Tak. No dobra, to wiem, o co chodzi. Czy w ogóle, czy naprawdę jest takich parę składników, właśnie jak najgłośniejsze, czyli gluten i nabiał, tak? Mhm. Czy ta laktoza. Czy to są takie dwie grupy, których faktycznie każdy przeciętny człowiek powinien się trzymać z dala, bo to prędzej czy później będzie mu orało te jelita. Czy w ogóle, czy to jest faktycznie... Dla czy to jest mit? Czy jestem, no może nie to, że zupełny mit, ale czy jestem, że to jest półprawda, o tak, nie? Podrażniemy sobie teraz naukowo gardła, no właśnie, Łukasz. Ale mówimy tu o osobach, powiedzmy, zdrowych, tak? U których żadna jednostka nie została zdiagnozowana. Nie ma ludzi zdrowych. Słuchajcie, dobra, to może od drugiej strony ruszymy ten temat. To jest, słuchajcie, tak, że są badania naukowe, które normalnie pokazują, że gluten, tak, gliadyna zawarta w glutenie, uszkadza jelita, tak? Uszkadza połączenia pomiędzy jelitem i sprawia, że to nasze jelito, mówiąc nieładnie, staje się przesiąkliwe czy dziurawe, tak? To jest raz. Są badania, które wskazują na to, że nabiał jest połączony ze zwiększonym ryzykiem występowania nowotworów czy chorób z autoagresji. Ja już tu wydałam na siebie wyrok w sumie, więc zaraz Łukasz będzie mówił dalej. A wiesz, to teraz przeciwnicy tak powiedzą, są badania, że, które wykazały, że to nic nie działa. Zawsze są badania w prawo i zawsze są badania w lewo, tylko wiecie co, my pracujemy z pacjentami, tak? Jeżeli ja pracuję z pacjentem, mamy lekarzy, mamy dietetyków, mamy pacjenta z depresją, tak? Robimy mu badanie na intolerancję, jest obsypany przede wszystkim gluten, mleko, wycofujemy to i ten pacjent się poprawia, tak? Poprawia się jego lekooporność, tak? Poprawia się jego stan. Mamy tak samo pacjentów z chorobami z autoagresji, no, mamy pacjentów z alergią i widzimy, że ich stan się poprawia, ich lekarz prowadzący też podkreśla, że ten stan się poprawia, a myśmy wycofali te konkretne składniki, no to coś na tej rzeczy, sorry, ale jest. Ukaż. Ja na początku miałem tak, że też chyba byłem sceptyczny, nie u każdego, żeby eliminować, ale potem siłą rzeczy pracuję, najczęściej ten gluten i nabiał gdzieś tam są problematyczne. Tu w większości zacząłem wycofywać i rzeczywiście zacząłem zauważać takie poprawy u ludzi, że trudno teraz mi jest jakby zgodzić się z tym, że on jest bezpieczny, tak? Bo rzeczywiście są badania, które mówią o tym, że on nie szkodzi, można spożywać ile chcemy, nie ma sprawy, ale taki z obserwacji ludzi jednak stwierdzam, że może niekoniecznie. Może nawet jeżeli badanie to nie potwierdzi, to tak czy siak ja z obserwacji... Organoleptycznie. Organ, tak, po dotknięciu tego człowieka stwierdzam, że jest lepiej. Nie, ale to ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie. No moja żona miała przez całe życie, przez 30 lat chyba wtedy, no 29, tak powiem, migreny. Straszne, ale takie migreny, że naprawdę... no to były dni, czasami dwa, wykreślone z życia i no bardzo to wiążemy, bo w momencie, kiedy właśnie zacząłem się interesować tematem diety i gdzieś ten gluten wyleciał, to tym jak ręką odjął, naprawdę, jak ręką odjął, od tego czasu nie ma ani jednej migreny. No to jestem taka jak twoja żona, ja mam dokładnie to samo. I okej, okay, może to też, no na pewno trochę wyczyściliśmy naszą dietę ze wszystkiego, ale ten gluten naprawdę ewidentnie wyleciał, ale nabiał został, tak przy okazji, to też powiem uczciwie. O nie. Nie, nie, no czy on na pewno jest ograniczony, ale jest. Na pewno jest, jogurt tak od czasu do czasu. Pracujemy nad tym zaraz tak z tobą. Tak? Na nagraniu. Ale nie, ale chodzi o to, że ja też po sobie wiem, że jak ja nigdy nie czułem szczególnych problemów z tym glutenem, nie miałem jakichś tam wzdęć czy ale czegoś. Ale czujesz się lepiej, jak go wycofałeś? Momentalnie. No i naprawdę większość osób moich znajomych, mam chyba pojedyncze jednostki, które nie czują różnicy, ale przede wszystkim osoby, które trenują, które są bardzo wrażliwe, to jest tutaj naprawdę sporo, sporo różnic. Także okej, okay, no faktycznie tych badań jest na dwie strony, ale też stwierdzam, że tak po swoich znajomych, którym gdzieś tam nawet pomagałem, jakoś tam doradzałem, jakby co by mogli wycofać, bo się czułem fatalnie swoim życiem, to gluten to było po prostu zmiana no, jakościowa. I to jakby fajne jest to może też taka rada dla, nie wiem, dla ludzi, który chcą w ogóle zachęcić kogoś do zdrowego życia, że wycofanie nawet głupich produktów bezglutenowych, czyli jakby wycofanie glutenu, moim zdaniem stanowi świetną zachętę dla ludzi, żeby w ogóle zaczęli iść dalej.
Tak, żeby się zaczęli interesować w ogóle jedzeniem. Tak, połowę jedzenia nagle jest. Czwarte im wzięliśmy. To właśnie, czy to jest tak dużo, nie? Bo to jest, pozorom, chleb i makaron, tak głównie. To jest taka podstawowa rzecz. Okay, no chleb, ale na tym wiesz, że przeciętny Kowalski jasne, na tym chleb, się opiera. Chleb to jest chleb, makaron. To jest spore wyzwanie, nie? A musli ale... z jogurtem mega zdrowe, w opinii granola. Ale nie, ale to jakby ja miałem znajomego, który właśnie w ogóle, jak mu powiedziałem, żeby to zrobił, to w ogóle nie mógł wierzyć. Mówi, na to spalenie głupa, nie tam wiesz. Mhm. Wycofam gluten i nagle się. I, taka rewolucja nagle. I na serio po dwóch tygodniach, kto mnie zadzwonił, powiedział, że po prostu nie może uwierzyć, co się dzieje. Jak się czuje. Tak. Ale wiecie co, bo z tym glutenem to jest. To jest w ogóle taki skandal. Po pierwsze tak. Naukowo podchodzimy, tak? Jak sobie wejdziemy na ten sławny PubMed, tak, gdzie są wszystkie bardzo sławne publikacje naukowe, bardzo wysoko punktowane, to przecież praca na temat glutenu w poszczególnych jednostkach chorobowych jest po prostu multum, tak? Z wykazaniem poprawy działania tego, jak wycofamy gluten, to jest raz. A dwa, słuchajcie, my też pracujemy z ludźmi chorymi. De facto do nas nie trafiają z reguły zdrowi ludzie, którzy mówią tak, a zbadajcie mnie, co tutaj mi jest, my pracujemy z ludźmi chorymi. I my widzimy, że im się poprawia, tak? Raportują to lekarze. A trzy, słuchajcie, że ten gluten jest taki trochę zaczarowany przez to, że zrobiła się moda na dietę bezglutenową. Tak. I są też tacy, czy tam celebryci, czy przeciętni kowalscy, którzy chcąc być modni, eliminują gluten i wszędzie mówią, o, jestem na diecie bezglutenowej i w sumie nie wiedzą dlaczego. Tak? I odgórna opinia na ten temat się wzięła z tych wszystkich trzech elementów i to jest niestety bardzo krzywdzące. Tak? Teraz się mówi, że wiecie, wstyd nie być na diecie bezglutenowej, tak? Z glutenem to się wstydź na mieście pokazać, także i to jest niestety z jednej strony dobre, z drugiej strony złe, tak? Bo tak trochę zaślepia nam ten obraz, że rzeczywiście gluten może szkodzić. I szkodzi. Myślę, że warto spróbować, ale musimy to przemyśleć. Czyli tak jak mówiłem, nie lecimy od razu gdzieś tam po bezglutenowy chleb z kukurydzy, tylko jeżeli dobrze ją poprowadzimy, przez 2-3 tygodnie każdy może spróbować. Nie ma przeciwwskazań, przecież nic nam się złego nie stanie, a możemy tylko osiągnąć jakieś korzyści. Tak jak ty mówisz po tym koledze, tak? 2 tygodnie i nagle rewelacja. Trzeba byłoby nie spróbować. Tak. Pozdrawiam Radka w ogóle, bo wiem, że słucha. My też pozdrawiamy. Radzie radził. Jedną taką bronią przeciwników diety bezglutenowej jest to, że podobno, to właśnie to może mi zweryfikujecie to, bo pewnie śledzicie badania bardziej, że nawet twórca jakby tej jakby zamieszania wokół glutenu stwierdził, że to jednak jest lipa po latach i że on się z tym nie zgadza. Nie pamiętam, jak się nazywał ten człowiek, Australijczyk. Wiem, o którym badaniu mówisz, tak? To badanie przeprowadzone na ludziach, którym wycofano gluten, oni zaraportowali poprawę stanu zdrowia, wszyscy to ogłosili, po czym zrobili drugie badanie, gdzie de facto to badanie zaślepili i w grupie kontrolnej, czyli tej, która jadła gluten, ale im mówili, że nie jedli glutenu, też była poprawa stanu zdrowia, tak? Dobra, spoko, to jest jedno badanie na tysiące innych badań, tak? To jest raz. Dwa, zawsze uwzględniam ten efekt placebo w każdym badaniu, tak, że jak mi powiedzą, że biorę coś, co im pomoże, to w 23% mam szansę, że im pomoże, tak? Natomiast słuchajcie, to jest jedno badanie, o którym my mówimy. Tych badań naprawdę jest multum w konkretnych jednostkach chorobowych, tak? Czy myślisz, że bardziej powinniśmy was skupić na takich badaniach w konkretnych jednostkach, niż takich ogólnych, czy ktoś się poczuł lepiej, czy nie, bo to takie subiektywne trochę jest, co? Konkretna jednostka badania i wtedy nas to interesuje. Mamy, słuchajcie, depresję, mamy schizofrenię, mamy choroby z autoagresji, tak? Mamy alergię, no przecież to wszystko mamy, to wystarczy poszukać, popatrzeć, tak? I ten gluten jednak się okazuje, że może nie jest winny całemu złu tego świata i wszystkim chorobom, ale jednak duże znaczenie ma i bardzo często jego odstawienie ten stan zdrowia pacjenta poprawia. Tyle. No dobra, to właśnie, bo to też zahaczyłaś o te właśnie takie mocne schorzenia, czyli depresja, wszystkie choroby autoimmunologiczne. To są takie chyba na przykłady, które najbardziej trafiają do ludzi, myślę, szczególnie kiedy mówimy, że to jest u dzieci. Także może powiedzmy o tym parę słówek właśnie, jak to się dzieje, że z tych jelit wynikają takie choroby psychiczne na przykład, tak? Od ADHD po autyzm i po te inne rzeczy, bo to też chyba może być dla ludzi nowość, że aktualnie dzieciom z autyzmem leczy się ich, jakby stara się pomóc właśnie przez takie diety. Znaczy tak, z autyzmu nie wyleczymy, od razu to podkreślam. To się mówi, poprawiamy funkcjonowanie stanu pacjenta. Nie no, rzeczywiście, słuchajcie, jeżeli patrzymy sobie na florę dzieci z autyzmem i takie badania też są, to widać, że ta flora, te bakterie jelitowe są zupełnie inne i w innym układzie niż u dzieci normalnie funkcjonujących, tak? I są takie badania, które wykazały, że podaż probiotyków, czyli tych żywych szczepów bakteryjnych dzieciom z autyzmem poprawia ich zachowanie, tak? Czyli przywracamy równowagę flory jelitowej, w tych jelitach wytwarzane są dobre bakterie, wchodzimy na ten wyższy poziom serotoniny, tak, i de facto dziecko się poprawia. I tak samo w chorobach z autoagresji, ale to może Łukasz powiesz o zonulinie słów parę, czyli o tym, jak gluten, bo tu wracamy znowu do tego glutenu, tak, czynników żywieniowych, może nam uszkadzać jelito, które staje się po prostu nieszczelne i dochodzi do aktywacji takiej odpowiedzi ogólnozapalnej w naszym organizmie, tak, która może sprzyjać rozwojowi tych chorób, bo na pewno nie jest jedynym powodem.
Teraz częściej się mówi już o Fasano, nie? Jako o tym, że w przypadku każdej choroby z autoagresji gdzieś tam jest stwierdzone, tylko nie wiadomo, co było pierwsze. Fasano to jest autor badania. No dobrze, że tak się rozpędziłem. Dobra, autor badania, jeżeli chodzi o tą autoimmunologię, zazwyczaj jego się właśnie cytuje, gdzieś stwierdził, że w przypadku każdej choroby z autoagresji to rzeczywiście no, jest nieszczelne, mówiąc w dużym uproszczeniu, tak? Czyli jest zwiększona przepuszczalność tej bariery. Tylko nie wiadomo do końca, co było pierwsze nadal, tak? Może kiedyś będzie wiadomo, czy najpierw to ili to było nieszczelne i powstała autoagresja, czy odwrotnie. Czyli gdzieś tam autoagresja jest przyczyną powstania tego cieknącego jelita. Tego jeszcze niestety nie wiemy. A czy to jest istotne? Tak naprawdę, co było pierwsze? Naprawdę dla pacjenta to nie jest istotne. Dokładnie, bo to dla pacjenta może to nie jest istotne. Wiem, że jest rozszczelnione. Nie? Zakładamy, że u każdego pacjenta z autoagresją to jelita jest po prostu nieszczelne. A tak jak mówiliśmy na szkoleniu, gluten rzeczywiście będzie wpływał na tą zonulinę, czyli to białko kontrolujące ścisłe połączenia między enterocytami. Czyli jeżeli gluten się pojawia, zonulina jakby jest wydzielana i zwiększa się przepuszczalność bariery jelitowej. A wiemy, że w przypadku choroby z autoagresji ona i tak już jest nieszczelna. Nie? Czyli jeszcze dowalamy. Czyli jeszcze bardziej to i to rozszczelniamy, nie pozwalamy mu jakby się zregenerować. Tak? Więc no, jakby podstawą wtedy rzeczywiście będzie usunięcie tego glutenu. Oczywiście jest też protokół, tak, który eliminuje znacznie więcej, ale taką niezbędną podstawą na początek będzie usunięcie glutenu i przywrócenie tej całej mikroflory, tak, która gdzieś tam też jest. To tak prosto można powiedzieć, że jelito to jest taki nasz filtr, taka bariera. Tak? No zobaczcie, co my jemy, co my pijemy, tak? Jak trudno nam jest odstawić alkohol chociażby. I tak naprawdę zdrowe jelito ma sprawić, że to, co my przyjmujemy do wnętrza organizmu, owszem, jest dla nas szkodliwe, ale to jelito gdzieś tam zatrzyma, nie przepuści dalej, tak? Jeżeli to jelito jest nieszczelne, wszystkie konserwanty, barwniki, alkohol, bakterie, grzyby, wszystko, co pochodzi z żywności, idzie do naszego układu krwionośnego i wcześniej czy później ten nasz układ immunologiczny szaleje, tak? On nie wie, z czym ma walczyć, czy z bakteriami, czy z pokarmami, czy z toksynami, no i zaczynają się problemy, czy to w kierunku alergii, czy to w kierunku autoagresji. Ja tu mocno upraszczam, tak? Ale... Tak, no, tych teorii jest wiele, tak? Opieram się na tej jednej. Natomiast de facto taka hipoteza zapalna depresji, która mówi o tym, że u pacjentów z depresją to jelito jest nieszczelne, w związku z czym dochodzi do aktywacji układu immunologicznego, do tej odpowiedzi zapalnej, tak, ogólnoustrojowej, to ona jest bardzo dobrze przebadana i de facto światowo w dużej mierze uznawana. Chociażby stąd, słuchajcie, probiotyki na depresję. No przecież w Stanach się teraz patentuje tak zwane psychobiotyki, czyli probiotyki, które de facto są częścią integralną, czy będą częścią integralną terapii pacjenta z depresją, tak, czy ze schizofrenią, czy z innymi chorobami, słuchajcie, z ośrodkowego układu nerwowego, z grubej rury. Czyli do Polski dotrze to za jakieś 25 lat przynajmniej. Do 30, 25 do 30, słuchajcie, możemy liczyć, że nasze dzieci będą dobrze leczone, jeżeli chodzi o depresję. Okej, no znowu, bo to jest naprawdę tak fascynujące. Teraz pytanie, czy to wszystko jest odkrywane na styku właśnie, nie wiem, dietetyków, psychologów, enterologów? Tak, czy wiesz, czy to są jakaś grupa ludzi, która się zbiera i nagle mówią sobie... Teraz to odkryjemy. Zaraz to odkryjemy? Jak to w ogóle, wiesz, jestem ciekaw, jak to przebiega, nie? Czy to właśnie nagle jakiś psycholog, który się zainteresował dietą, mówi sobie, podziałam w temacie. Jestem ciekaw tak technicznie, jak to się w ogóle... To są najróżniejsze wielkie nazwiska, które widzą, że jelito jest podstawą. To są, słuchajcie, i immunolodzy, tak? I mikrobiolodzy. Może mniej alergolodzy, ale gastroenterolodzy, tak? Także to są zespoły badawcze. W tym momencie, słuchajcie, no przecież ten projekt badania ludzkiego mikrobiomu, czyli tego, co mamy w jelicie, to są setki zespołów naukowych z całego świata, tak? Ludzie, którzy pracują na tym, żeby odkryć każdą pojedynczą bakterię w naszym jelicie i powiedzieć, ta jest dobra, ta jest zła, ta pracuje na to, ta jest odpowiedzialna za to, tak? Także te badania idą pełną parą i pracują najróżniejsi ludzie, tak? Tylko my o tym nie wiemy. Po prostu. Taki przeciętny Kowalski nie wie nic. Po to my jesteśmy, żeby to trochę tak bardziej prosto przedstawić, po prostu. No dobra, to teraz zejdźmy taki trochę na taki poziom praktyczny. Tak. Gdybym ja chciał sobie poprawić, nie wiem, działanie mojej mikrobioty, tak? To czy mogę sobie pójść do apteki i kupić, nie wiem, Enterol, inne, kurcze, super magiczne zestawy probiotyków i sobie je łykać i będzie mi lepiej? Czy to ma sens, czy to nie ma sensu? Dla takiej osoby, która, wiesz, albo na przykład normalnego człowieka, takiego w sensie przeciętnego i na przykład dla sportowca, bo też sporo osób słuchających tego jest sportowcami, tak. Albo zajmuje się, jest około sportowo, to czy takie po prostu jakby, wiesz, suplementowanie, tak bym to nazwał, bez... Ma sens. Czy ma sens? Bez wcześniejszych w ogóle badań
czy... Znaczy tak, ty już coś tam podziałasz, bo ty już dużo wiesz, tak? Dwa dni z nami spędziłeś, także coś tam sobie dobierzesz. Natomiast ja uważam, że nie. Każdy probiotyk jest na coś, tak? To nie jest tak, że są probiotyki na wszystko, więc trzeba wiedzieć, który probiotyk stosować w jakiej jednostce chorobowej. A my w ogóle jesteśmy zwolennikami tego, żeby najpierw sobie zbadać, słuchajcie, kał, tak? Taki materiał. Hello, zaglądamy od tyłu. Co tam się dzieje? Tak jest, czyli kał, słuchajcie. I zobaczyć, jak ta nasza flora wygląda, jak mocno musimy wjechać z tą probiotykoterapią i jakimi probiotykami. Bo słuchajcie, nie ma probiotyków na wszystko. To, że jeden jest skuteczny w biegunkach, to nie znaczy, że będzie skuteczny na przykład w łagodzeniu atopii, tak? A drugi jest skuteczny w atopii, ale w ogóle nie uszczelni bariery jelitowej. Także słuchajcie, no z głową, tak? Nie walmy sobie tego wszystkiego naraz, a już na pewno nie kupujmy probiotyków, które są najtańsze i które poleca nam farmaceuta, bo to też nie o to chodzi. I dobry probiotyk, jak mówimy sobie tu z Łukaszem, musi być co? Minimum 3 dychy, co? Minimum 3 dychy, słuchajcie. No nie, no 2 dychy już pojedziemy za jedno szczepienie. Ale musi być drogi, no to nie ma o czym gadać. Ale czy co, takie w ogóle po prostu samemu sobie, nie wiem, łykanie czegoś takiego naprawdę nie ma sensu, to w ogóle nic tam znaczy, nie... ma sens, słuchajcie, no zawsze ma sens, jeżeli wybierzemy dobrze. Zawsze lepiej coś niż nic. No właśnie. Tylko pytanie, czy my sobie chcemy jakoś tam pomóc, czy chcemy sobie dobrze pomóc i w pełni pomóc, tak? Jak chcemy jakoś tam, no to dajemy do tej apteki, kupujemy jakieś tam w miarę dobre, tak? Natomiast my widzimy, że takie leczenie celowane, czyli słuchajcie, dobra, bierzemy tą kupę, tak, badamy ją, sprawdzamy, co tam jest, czego tam nie ma, dobieramy probiotyk, wdrażamy ten probiotyk, sorry, ale przynosi zdecydowanie szybsze efekty, tak, niż takie w ciemno próbowanie, a może ten mi pomoże, a może ten mi pomoże. Po prostu. Czyli jeżeli nam już jakiś lekarz poda antybiotyk, to jakieś takie, wiesz, 3 rady, żeby ocenić na przykład, czy to w ogóle, wiesz, czy to ma sens, czy ta dawka jest okej, czy jak w ogóle zachowywać się wokół tych antybiotyków, wokół, no, których też jest sporo teraz krytyki, że to jest, no, po prostu też zabójstwo dla naszego układu. Znaczy, antybiotyki, słuchajcie, no dobra, antybiotyki przedłużają nam też życie, no nie możemy ich tu negować, natomiast są na pewno za często zapisywane, tak, no nie zawsze musimy ten antybiotyk wdrażać. Lekarz woli pacjentowi czasami walnąć antybiotyk, bo nie chce mu się badać, czy mamy do czynienia z wirusem, czy z bakterią, no, tak troszkę jest. Natomiast te antybiotyki, no, są niezbędne w wielu sytuacjach, ale do tematu. Dostaliśmy antybiotyk, tak? Słuchajcie, no wdrażamy probiotyk bezsprzecznie, tak? Wdrażamy probiotyk. Najlepiej w ogóle idziemy sobie tutaj do nas, do Vita Immun, tak? My wam zbadamy, jak ten antybiotyk bardzo rozwalił wasze jelita, dobierzemy wam te probiotyki, ale tak konkludując, jest antybiotyk, musi być probiotyk przynajmniej kilka miesięcy i to nie jeden probiotyk, tak? Kilka miesięcy. Przynajmniej kilka miesięcy. Z reguły jest to, pan tu tydzień pobierze i do widzenia. No i dobrze będzie, tak? I to jest w ogóle, to się mija z celem, tak? Jeżeli my mówimy od samego początku, że słuchajcie, jeden antybiotyk zmienia wam florę, tak, na kilka lat, a wy sobie pobierzecie tydzień, no to halo, jaki jest sens, tak? Z reguły jest tak, że pan bierze probiotyk, albo pan sobie jogurcikiem to popije. Zabijamy jogurtem. O Boże. Tak. No i jak właśnie to może dla ciebie, ukrybujesz. Tak. Skrzywiłeś tak, się aż po prostu. Skrzywiłem się, tak, bo to jest częste podejście i trochę to jest takie bardzo lekceważące, no bo wysyłamy kogoś z poważnym czymś, jak antybiotyk, a potem dajemy mu coś, co kompletnie jest, no, nie tak naprawdę przy antybiotykoterapii bezcelowe i nieprzydatne. Rozmawialiśmy sobie trochę o tych kiszonkach i o tych jogurtach i to jakby chcieliśmy też odczarować, że jakby to nie może być postawa tej przywracania mikroflory. I przy antybiotykach mało jest dowodów, że rzeczywiście jest w stanie to gdzieś tam pomóc, tak? Są dowody, że nie. Są dowody, że nie jest w stanie nam pomóc rzeczywiście przy takim dziale, jakim jest antybiotyk. Więc my uznajemy, że ewentualnie kiszonki i jogurty możemy sobie gdzieś tam w trakcie tego półrocznego odbudowywania mikroflory probiotykami możemy sobie gdzieś tam dodać. Nie ma przeciwwskazań, jeżeli ktoś toleruje nabiał, tak? To musimy zwrócić na to uwagę. Tak. To nie ma sprawy. Natomiast jeżeli ktoś na to odsyła z jogurtem przy antybiotyku, no to tak trochę to zmieniamy lekarza, słuchajcie. No, możemy spróbować, nie zmienić lekarza, tak? Nie, albo słuchajcie, to powiedzmy sobie takie nieładne rzeczy. W ogóle, co to jest probiotyk, tak? Bo probiotyk, słuchajcie, to są bakterie. Właśnie, może tego powinniśmy wyjść w sumie, tak. Patrycja się zna, liznęła ten temat, widać od razu. Słuchajcie, dziennikarstwa. Probiotyk, słuchajcie, to są takie dobre bakterie, które są izolowane z ludzkiego kału, tak? Czyli to wyglądało tak, że jakiś zespół badawczy. Znowu kał, w tym pracujemy. Mhm. Taki zespół badawczy, słuchajcie, znalazł sobie takiego super, hiper zdrowego człowieka albo dziecko i tak długo izolował z jego kupy te dobre bakterie, aż wyizolował takie super, super bakterie. I to są właśnie probiotyki. Tak? Teraz no, trudno szukać w kiszonkach, słuchajcie, w jogurtach no, probiotyków pochodzących z ludzkiej kupy. Nie? No, generalnie nawet byśmy tego nie chcieli, powiedzmy sobie otwarcie. Także to nie jest probiotykoterapia. Tak? My potrzebujemy ludzkich bakterii, które kolonizują nasz przewód pokarmowy, bo jesteśmy ludźmi. Także de facto po probiotyk idziemy do apteki, tak? W trakcie antybiotykoterapii, a nie do sklepu warzywnego. Po prostu. Mhm.
Czyli... Taka dyskusja. Nie, nie, no bo te, tak. Te kiszonki są, mają teraz też, jakby przeżywają też renesans, tak? Znaczy my jesteśmy za kiszonkami, one są zdrowe tak, i fajne. Tak, żeby nie było, że nie, po prostu... Nie, jak tylko to nie jest probiotyk, to po prostu. Narzędzie do zupełnie czegoś innego. Znaczy jako wspomaganie, o, narzędzie do wspomagania probiotykoterapii. Natomiast okay. Słuchajcie, no odtwarzamy florę ludzkim szczepem, tak? Więc idziemy po probiotyk zawierający ludzki szczep do ludzkiej apteki. No to a propos ludzkiego kału i właśnie przeszczepiania tego kału, tak? Teraz też modne staje się właśnie to, gdzieś chyba też w Stanach bodajże, tak. Że podaje się no, chorym ludziom, tak powiem, z którymi mają tą florę rozpieprzoną, są grubi, nie mogą sobie poradzić całe życie, dostają magiczną pigułkę z czymś, z bakteriami, z czymś kałem. Z czymś kałem dostają, z czymś kałem, tak. Łykają czyś kał i nagle po prostu po 2 tygodniach są wiesz, super piękni i młodzi, nie? I, czy, no, ja łyknę, no, oczywiście wiesz, taką... oczywiście śmieję się teraz, ale. Wiem o co chodzi. Powiedz trochę właśnie, Patrycia, czy też Łukasz o tym, o tym nowym podejściu i czy to faktycznie jak to rokuje dobrze, czy nie, znaczy, nie słuchajcie, rokuje. Właśnie ta transplantacja kału, tak, wzięła się z tego, że bardzo dużej grupy pacjentów stosunkowo po stosowaniu antybiotyków rozwija się taka bardzo brzydka bakteria Clostridium difficile i ona może prowadzić do rozwoju takiej ciężkiej jednostki chorobowej, jak rzekomo błoniaste zapalenie jelita grubego. Po to właśnie mądry lekarz daje nam jakikolwiek probiotyk, żeby tego uniknąć, bo rzekomo błoniaste zapalenie jelita grubego jest związane ze śmiertelnością dosyć wysoką i tutaj już nie działają ani probiotyki, ani antybiotyki bardzo często. I co z takim pacjentem zrobić? Podać mu kupę. Podać mu kupę. Ostatnia rzecz, którą pomyślał, ale... Podać mu kupę. No ale słuchajcie, Amerykanie to robią. Normalnie w szpitalu, słuchajcie, tu podajesz wankomycynę, nie działa, podajesz coś tam jeszcze nie działa. No co podajemy? No kał. Ale to jest, bo ja tak muszę tak technicznie spytać, czy to jest jakieś, wiecie, wyizolowane bakterie, czy to jest faktycznie po prostu... Słuchajcie, to właśnie jest taki, tak technicznie Bobek. Ci odpowiem, no nie, no to jest taki płyn zrobiony z ludzkiego kału, tak? Taki po prostu płyn, który podaje się albo, nie powiem od której strony, ale od dołu, podaje się od dołu pacjentowi w postaci takiej wlewki, od zaplecza albo od góry. Tak, okay. Taką specjalną sondą, która de facto idzie bezpośrednio, jest prowadzona głębiej, natomiast no, to jest też związane z pewnymi takimi estetycznymi, niezbyt miłymi rzeczami, bo jednak pacjent widzi, tak, co tam mu spływa do tej jamy brzusznej i nie jest to zbyt przyjemne. Ale co, rezultaty tego faktycznie są... Ale rezultaty są fenomenalne, słuchajcie. Fenomenalne. Jeżeli chodzi o sposób leczenia tego rzekomo błoniastego zapalenia jelita grubego, no to bardzo często pacjent ma do wyboru, albo nie przeżyje, albo wezmę cudzy kał. No naprawdę, słuchajcie, no krótka myślę, piłka. Że każdy by się rzucił, tak? Natomiast jeżeli chodzi o odchudzanie, ja od razu powiem, tak? Jeżeli chodzi o odchudzanie, o przeszczepianie sobie flory osoby szczupłej, żeby schudnąć, super, są próby kliniczne na myszach, na innych zwierzętach i że to rzeczywiście może działać. Tylko pamiętajcie jedną rzecz, wy sobie podajecie ludzki kał. My nie wiemy, co tam jest, tak? Na dobrą sprawę, to jest niebezpieczne, nieprzebadane jeszcze na tyle, żeby można to było wdrażać w aspekcie takich rzeczy jak schudnięcie na przykład, tak? A nawet są doniesienia, słuchajcie, że transplantacja ludzkiego kału skończyła się tym, że u pacjenta, który wcześniej tego nie miał, rozwinął się zespół chronicznego zmęczenia czy cukrzyca typu drugiego. Także tak się trochę bawimy. Nie wiemy, co dostaniemy. No nie wiemy, co dostaniemy. Czy to będzie dobry kał? Rozumiem, że jeżeli to jest jakaś klinika, to oni wiedzą. To chyba nikt na własną rękę, tak powiem, jasne, tylko kału czyjegoś... No chyba są amatorzy, ale... Ale... Ja jestem pewna, że są amatorzy, słuchajcie, są nawet na internecie, poszukajcie sobie przepisy, jak sobie przygotować kał do transplantacji. Na serio? Są, shaker jechane, tak? Także, ale generalnie w tych, no są, słuchajcie, ale w klinikach... Z awokado. Ale jesteśmy dzisiaj smaczni, co? Z olejem MZP, taki bulletproof coffee, tak wiesz. To już szeroko jedziemy. No. Nie, słuchajcie, dobra, w tych klinikach w Stanach, czy nawet w Polsce to się robi, to powiedzmy sobie, że są określone szpitale, które to robią, mają dawców, którzy są bardzo dokładnie przebadani. W sensie, no przebadanie takiego dawcy to jest kilka tysięcy dolarów, jeżeli nie więcej. I wykluczasz wszystko, nosicielstwo wirusów, tak, właśnie te choroby metaboliczne, jakieś obciążenia rodzinne, ale siłą rzeczy wszystkiego nie wykluczysz. No nie ma super zdrowego człowieka, zawsze coś z tym kałem może ci przekazać, tak. Jeżeli ty bierzesz ten kał, żeby ratować sobie życie, super, bierzesz to ryzyko, ale żeby schudnąć, no to sorry, przepraszam, ale nie, tak. Jeszcze nie teraz. Chociaż kiedyś uważam, że słuchajcie, takie kapsułki z kałem to będzie taki wyższy level probiotykoterapii. Ale to jest moje subiektywne zdanie. Kurczę, no to jest ciekawe, bo ostatnie miejsce, gdzie można by szukać pomocy, a no proszę. Jeszcze jedna rzecz, bo ja jestem oczywiście wielkim miłośnikiem zwierząt i moją... Tak. Zapytam, nie wiem, czy w ogóle macie w tym pojęcie, ale może pomożecie. Moją psu parokrotnie podano antybiotyki. I teraz mam, to takie może głupie, ale to wbrew pozorom sporo osób może, jakby się słuchając dzisiaj waszego wykładu, pomyślałem, kurczę, że moja iskierka dostała parę razy antybiotyk i u niej ta flora też musi być ekstremalnie przetrzebiona. Wiesz, ile jest probiotyków dla zwierząt? No właśnie, czy... Oczywiście. Najlepsze są czeskie póki co.
idź do dobrego weterynarza i bierzesz probiotyk dla zwierzęcia, bo pies akurat ma trochę inną florę niż my, jasne, tak, ludzie. I oni mają one mają swoje własne probiotyki, to są duże biznesy już w tym momencie, także probiotyki dla psów, jakkolwiek są dostępne w Polsce i stosujemy. Czy jak pies zjada kupę, to sygnał, że robi samą transplantację czyjejś kały? No, czy po prostu jest amatorem? Łukasz, wypowiedz się proszę. Trudno mi ci na to odpowiedzieć. Obstawiam, że jest amatorem. Jest amatorką. Tak patrzyłem na nią, to miałem podejrzenie właśnie, że to raczej kwestie smakowe. Powiedzcie lepiej do Czech. Może nie. Nie, ale w Polsce można kupić czeskie probiotyki. Ja co prawda nie jestem takim aż dużym znawcą flory psów. We Wrocławiu się tam fajnie zajmują na Akademii Weterynaryjnej, rzeczywiście, ale probiotyki u psów się stosuje powszechnie, nie tylko po antybiotykoterapii, ale też na przykład jak pies się drapie, tak, ma jakieś alergie skórne, są probiotyki dobrane typowo pod to, także psy po probiotyki, do apteki. Zasadzie, ostatni aspekt, który was chcę zapytać, bo tu też na szkoleniu, tak przy okazji mówię o tych szkoleniach, bo bardzo zachęcam, żebyście się śledzili Vitaimmun i naprawdę polecam. Vitaimmun też zachęcę do tak. tego właśnie. Na końcu zrobimy jeszcze super reklamę tego, ale rzecz, która mnie jakby też tak to ruszyła, tak. że mówi się trochę o sportowcach, tak? I o tym, że u sportowców to w ogóle jest dramat, że oni są przez to, że są narażeni, Tak wybrali. Tak, mają zawód. Nie? Dokładnie, są poddani takim jakby wysiłkom fizycznym, że to u nich z automatu sam wysiłek powoduje ogromne zaburzenia flory. I chyba, no ja kręcę się wokół sportowców całe życie praktycznie i nigdy chyba nikt nie dbał o ten aspekt. Mhm. Czyli teraz też powiedzcie w ogóle, wiesz, na co taki, znowu zejdźmy na taki poziom nie super profesjonalny, żeby tak. nie każdego stać, ale na takiego no, gościa, który na przykład sobie rekreacyjnie startuje w zawodach jiu-jitsu na przykład, albo trenuje sobie, powiedzmy sobie 3-4 razy w tygodniu, czyli tak bez przesady, ale dosyć intensywnie już na przykład. Po co mu probiotyki, tak? Znaczy w ogóle... Kurczę, no o czym powinien myśleć w tym momencie, tak? Czy znowu badania i... No słuchajcie, no najlepiej rzeczywiście, żeby to były badania, zwłaszcza, że tak jak mówimy, ten sport wysokiego wyczynu jest wysokiego wyczynu, ale dla jelita jest wysokiego stopnia zabójstwem, tak? Czyli generalnie im intensywniej ćwiczymy, tym ta nasza flora bardziej dostaje, mówiąc nieładnie, w tyłek, tak? A chcemy de facto... wynika ze stresu, czy wynika z wysiłku? To wynika przede wszystkim ze stresu fizycznego, tak? Ten wysiłek jest ponadfizjologiczny i rozpoczynają się różnego reakcje, chociażby reakcje wolnorodnikowe i te bakterie po prostu namnażają się te złe, hamowane są te dobre. Zresztą to w badaniach od kilkudziesięciu lat jest wykazywane, że stres nadmierny fizyczny prowadzi do redukcji tych dobrych bakterii, namnażenia tych złych. Słuchajcie, ale sportowcy wyczynowi przecież mają objawy, oni bardzo często mają biegunki, tak? Oni mają zaparcia, słuchajcie, oni mają jakiś refluks. Oni też często chorują, tak? Z tego względu, że ten organizm jest gdzieś tam przeciążony. My tymi probiotykami czy tą dobraną dietą chcemy wpłynąć na to, żeby oni rzadziej chorowali, byli bardziej, że tak powiem, zdolni do wysiłku fizycznego, tak? To jest ilość dni na treningu, przekłada się na formę na zawodach, tak? I chcemy też wpłynąć na to, żeby oni osiągali lepsze rezultaty i nam się to naprawdę udaje. Mamy duże sukcesy, tak? Jeżeli chodzi o sportowców wyczynowych. Także ja uważam, że akurat w sporcie wyczynowym czy tym pseudo-wyczynowym zawsze probiotyki i zawsze dieta celowana na podstawie intolerancji pokarmowych. No właśnie, a czy absolutnie. Wszystkie te teraz modne diety, wiesz, paleo, diety jakieś ketogeniczne, czy one szkodzą na to wszystko, czy one są dobrym pomysłem, czy która z nich jest bardziej preferowana, czy już na poziomie super profesjonalnym oczywiście każdy ma układaną pod siebie, to nie ma co, ale no powiedzmy sobie znowu schodzimy na poziom przeciętnego trenującego gościa, który nie może sobie pozwolić pewnie na super dietetyka, który będzie za nim chodził, tylko po prostu wchodzi w jakiś protokół. Ale tylko tak powiem może, że ci wszyscy super profesjonalni też nie zawsze mają super dietetyka, który za nim chodzi, powiedzmy to otwarcie. Tak. A tu mamy eksperta w sumie. No właśnie, trochę też tak chciałem do ciebie odbić właśnie. Znaczy tak, jeżeli chodzi o te bakterie, to tak jak sobie mówiliśmy na szkoleniu, te bakterie proteolityczne, czyli tych, których nie chcemy, one ulubią białko. A często niestety paleo, kojarzy się właśnie, tak jak rozmawialiśmy, się śmialiśmy, tak? Kuloodporna kawa i stek do każdego tak. posiłku. Tak prowadzone paleo rzeczywiście... A warzywa są dla mięczaków generalnie. A warzywa są dla mięczaków, tak. No jeżeli ktoś tak właśnie to interpretuje, no to wtedy rzeczywiście może dojść, znaczy dochodzi zazwyczaj u nich do pewnej dysbiozy. I tutaj też ta korzystna cecha węglowodanów gdzieś tam i prebiotyków, nawet w tych zbożach bezglutenowych są o tyle korzystne, że te bakterie się na tym będą namnażały, tak jak sobie rozmawialiśmy. Więc rzeczywiście paleo... Te dobre bakterie, tak, na których nam zależy. Paleo rzeczywiście, no tak niekoniecznie. My zakładamy, że jeżeli paleo ktoś tam sobie wchodzi i tych warzyw za dużo nie ma, owoców za dużo nie ma, to zakładamy suplementacja prebiotykiem i probiotykoterapia celowana. W przypadku sportowców, no bo oni tą dietę i tą probiotykoterapię, no zakładam, że z jakiegoś powodu robią, tak, chociażby poprawić wyniki. Więc wtedy warto się
przebadać już tam konkretnie i celowo to zrobić. Więc paleo dla bakterii, no raczej nie. Znaczy to taka paleo, kiedy już faktycznie ktoś się uprze i... Zwane pseudopaleo. Dokładnie, bo to też tak, kiedy mówimy o jakiejś skrajności, kiedy ktoś naprawdę, wiesz, leci na stejkach jak burnejkarz, tak powiem. No, no do, ale, mów mi się, że tak najczęściej jest to paleo. Gdzieś tam, przynajmniej jak ktoś do mnie trafia, to tak to interpretuję. Dobrze prowadzone paleo jest okej. Okay. Paleo takie rozumiane, powiedzmy, tak przez burnejkę, to może niekoniecznie. Wiem, że tutaj kiedyś rozmawiałem z Dawidem Białowąsem, który no, siedzi w tym klimacie paleo i często właśnie no, się trafia na mur dżihadystów, że tak powiem, z paleo świata, czyli kiedy mówi, wiesz, o jakiejś komasie ryżowej, to po prostu nagle to jest jak, w ogóle to nie jest paleo! Tak, śmiesz! Jak można! Żarówki migają. W ogóle tak. I mówi właśnie, że trochę tak nie może tego przeżyć, bo no, jakby aspekt, że coś na przykład jest zdrowe, tu nie przychodzi, bo to po prostu nie jest paleo, no to już no, jak można. Co za poza paleo? Prawdziwi mężczyźni jedzą paleo, prawdziwi mężczyźni jedzą paleo. No to tacy prawdziwi mężczyźni, jak do nas przychodzą, to mają fatalne wyniki kału, tak? Ten koło jest dramatyczny, co mam dużo mówić, tak? I probiotykoterapia wtedy absolutnie, plus prebiotyk w diecie. No podstawa. Absolutna. Okej, słuchajcie, no dobra, to jeżeli ktoś by po przesłuchaniu tego chciał albo zaczerpnąć więcej wiedzy, albo się przebadać, no to powiedzcie, jak to najlepiej zrobić i... No u nas. Więc tak, no właśnie, nie no, bardzo, tylko jakby wiesz, powiedzcie też, no zachęćcie, tak powiem, gdzie tego szukać, gdzie się zwrócić, gdzie śledzić was najlepiej, tak? Dobra, najlepiej nas śledzić, słuchajcie, nasze imię Vitaimmun, tak, www.vitaimmun.pl i tam rzeczywiście na naszym i fanpage'u i na stronie internetowej znajdziecie mnóstwo informacji, bo my się staramy dużo pisać, tak, dużo aktualizować tą wiedzę, ona jest prosta, jasna, tak naprawdę dla każdego. Dzwońcie do nas, bo my po to jesteśmy, nie po to, żebyście wykonywali badania, słuchajcie, w ciemno, tylko my mamy te badania pomóc wam dobrać, mamy dietetyków, mamy lekarzy. No i słuchajcie, szkolenia maurycz.com, no w ogóle podstawa podstaw, tak? Mamy teraz level pierwszy, level drugi, także tam nas spotkacie, zapraszamy was serdecznie, tak? Czyli z każdym pytaniem Łukasz, Patrycja, do tego Małgorzata, słuchajcie. Chciałbym się tylko zaznaczyć, że my też sypiamy czasami. Ale tylko czasami tylko sypiamy, czasami. Więc próbujcie. No słuchajcie, ja z mojej strony powiem tak, no tutaj, tak powiem, staram się liznąć ten temat, ale jeszcze raz, wchodzę totalną wazeliną. Dawaj, te dwa dawaj. Dni to były... Powiem, jak wcześniejsze szkolenia z diety były naprawdę ciekawe. To tutaj to jest... No kurczę, mózg się wywraca. Po prostu, nie? Jakby to jakby fajne jest w tym, o czym wy mówicie, że to bardzo mocno tłumaczy w ogóle podstawy. Podstawy. I po to jesteśmy. Tak, i to jakby to jest tak urzekające w tym wszystkim, bo niektóre rzeczy, które się słyszało, czy właśnie od Kuby, czy w ogóle one to od Dawida, jakby one, okej, okay, one grają w głowie, one mają sens, ale kiedy schodzi się na poziom, wiecie, tej kiszki i patrzy się, co w niej się dzieje, to nagle to wszystko jakby... Nabiera sensu. Nabiera sensu, tak. No, Patrycja, powiesz, że sobie śmiać. Ja lubię źródle problemu, nie? Słuchajcie, to my ze swojej strony też z Łukaszem powiemy, wchodząc w wazelinę. Kochamy, jak tak do nas mówisz. Kocham. Bardzo ci dziękujemy, to jest fajne. Dzięki. Fajne dla nas, że się podobało. Dzięki serdecznie, słuchajcie, no i pozdrawiamy. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.